Dzień dobry. Chyba muszę zmienić miejscówę, bo trawa w tym miejscu jest wydeptana. Pan Marian mnie kiedyś utłucze. Słuchajcie, mam dzisiaj cudowną, krótką Ewangelię, taką sobotnią. W międzyczasie sprzątania warto do niej sięgnąć, dosłownie kilka zdań. To jest ten moment, kiedy Pan Jezus głosi Ewangelię, mówi ludziom dobre słowo i ktoś, kobieta, krzyczy: błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś. A Pan Jezus jej odpowiada w swoim stylu: tak, ale bardziej błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Powiem szczerze, że tak na początku za bardzo nie wiedziałem, co by tu powiedzieć mądrego przy tej Ewangelii, ale ta Ewangelia jest cudownym motywatorem do życia. Zobaczcie, że najpierw wierzący. Bardzo często podziwiamy właśnie Matkę Bożą, która nosiła Pana Jezusa, który piersi on ssał. Podziwiamy świętych, ludzi bardzo uduchowionych. Patrzymy na niektórych podejrzliwie, niektórym zazdrościmy. Wyolbrzymiamy jakby to, kim są i jacy są. A Pan Jezus sprowadza nas na ziemię i mówi: błogosławiony jest ten, kto słucha Słowa Bożego i wypełnia je. Kurde, każdy na tym świecie może słuchać Słowa Bożego i wypełniać to Słowo. Błogosławiony, czyli szczęśliwy. Jeśli szukasz sposobów na życie jako człowiek wierzący, to nie podziwiaj świętych. To nie wpatruj się nieustannie w Matkę Bożą. Z całym szacunkiem do Matki Bożej, kochanej, wspaniałej kobiety, która dała nam Jezusa, ale zobacz, że Ciebie Pan Jezus wzywa do tego, żebyś był błogosławiony, żebyś był szczęśliwy. Jeśli jesteście ludźmi niewierzącymi, dokładnie ten sam mechanizm, tylko troszeczkę inaczej, to znaczy można patrzeć na innych, można podziwiać, mieć jakieś gwiazdy, które podziwiamy, ludzi, którzy znaczą coś w polityce, w społeczeństwie, ulubionych pisarzy, patrzeć z podziwem i zazdrościć innym. Zazdrość to jest cecha wspólna wszystkich, wierzących i niewierzących, wszyscy to robimy. A ta Ewangelia nam pokazuje: zejdź na ziemię i zobacz, że Twoje życie może być szczęśliwe, może być błogosławione. Że wpatrywanie się w innych, podziwianie innych do niczego nie prowadzi. To są piękne hasła oczywiście, świetnie się je sprzedaje, ale tak naprawdę chodzi o to, że moje życie może być błogosławione. I chodzi dzisiaj o to, żebyśmy czytając tę Ewangelię, ucieszyli się swoim życiem, właśnie czytając Słowo Boże. To nie chodzi o to, że mam wziąć Biblię jako książkę i czytać i przez to będę szczęśliwy. No to tak nie działa. Słowo Boże to książka, to prawda, ale to też Jezus. To znaczy chcę tak żyć, żeby tego Pana Jezusa szukać w swoim życiu. Zobaczcie, cierpimy wszyscy naprawdę na tą chorobę pod tytułem zazdrość w różnych obliczach. Zazdrość innym, zazdroszczenie innym, podglądanie innym, innych, ich stylu, podziwianie innych, tego jak żyją, jak prowadzą swoje rodziny, jakimi są księżmi, jakimi są, nie wiem, rodzicami i tak dalej. Na każdej płaszczyźnie zawodowej, prywatnej, matrymonialnej, duchowej można zazdrościć innym. Można tę zazdrość oczywiście ładnie ubierać, właśnie w podziw, uwznieślając kogoś życie, wyolbrzymiając jego zasługi, patrząc, jaki jest cudowny, mówiąc, że gdyby wszyscy tacy księża byli, to wszyscy by chodzili do kościoła, gdyby wszyscy byli takimi matkami, to ten świat byłby cudowny, gdyby każdy polityk był taki jak ty, to wszyscy w tym świecie mieliby dobrze. To tak nie działa. Działa jedna rzecz, to, że sobie uświadomię, że moje życie może być błogosławione, może być szczęśliwe właśnie dzięki temu, że szukam Boga w tym świecie. I znowu nie chodzi o jakiś taki fundamentalizm religijny, w którym za każdym drzewem czai się Bóg i teraz go muszę odkryć. Nie, ale chcę zobaczyć, że to wszystko, na co patrzę. Dzisiaj wy patrzycie na bluszcz, wczoraj patrzyliście na kawałek opola i naszego ogrodu. Dzisiaj ja patrzę na wschodzące słońce. Chcę w tym zobaczyć dar Pana Boga. To znaczy, znowu, dar Pana Boga można odczytać dwuznacznie. Znaczy, jako służalczość, że jest jakiś Bóg, który mi daje, a ja muszę Mu dziękować. A mogę zobaczyć, że wszystko, co się dzisiaj wydarza, od rana już i aż do wieczora,
jest darem, to znaczy chce to przeżywać właśnie z wdzięcznością. No przypomnijcie sobie ten moment, kiedy dostaliście super prezent, albo sami sobie go sprawiliście, zamówiliście, nie wiem, nowego smartfona, nowy komputer, otwieracie karton, ta radość, która w nas jest. I o to właśnie chodzi, żeby wszystko otwierać, jak nowego smartfona, jak nowy komputer, jak nowe, nie wiem, rolki, jak nową paczkę fajek, jak coś, co mnie teraz, co mi daje teraz radość, chcę tak żyć cały czas. Trochę to sztuczne jest, trochę podkręcone, ale właśnie o to chodzi, że chcę być szczęśliwy. Szczęście to jest taki moment, w którym jesteśmy trochę podkręceni, trochę jest w tym wszystkim emocji, jakichś uczuć, ale właśnie o to chodzi w życiu, żebyśmy spróbowali rzeczywiście zobaczyć, że moje życie jest fajne, że nie muszę być wierzącym, który jest smutny w kościele i patrzy na obraz świętego i patrzy z podziwem, jaki to był niesamowity człowiek, jak Pan Bóg go obdarował, jak mógł wiele zrobić. Kurde, możesz też tak samo żyć. Możesz być człowiekiem, który cieszy się swoim życiem. Ci wszyscy święci, na których patrzymy, nie robili tego po to, żebyśmy na nich patrzyli i się wzruszali ich widokiem. No nie, Matka Boża została Matką Bożą, bo została zaproszona do przygody i odczytała zaproszenie Pana Boga i weszła w to z całym bagażem tego wszystkiego. Pan Bóg ciebie i mnie zaprasza do jakiejś przygody, więc jest tylko kwestia tego, żebyśmy to odczytali, a jak chcesz odczytać, to musisz się wsłuchiwać. Ona się wsłuchiwała, ona nasłuchiwała Pana Boga, czekała na Niego. W związku z tym też słuchaj, nasłuchuj, czekaj. Otwórz oczy i bądź odważny. Zobacz, że dzisiejszy dzień jest zaproszeniem do przygody. To, jak za chwilę będziemy, nie wiem, ja będę siedział w kancelarii, potem będę odkurzał, potem będę błogosławił ślub, spotykał się z ludźmi z kręgów rodzin, potem będzie jeszcze jedna msza. Jest parę rzeczy, które dzisiaj będę robił na pewno, a jest całe mnóstwo rzeczy, których jeszcze nie wiem, że będę robił, ale będę robił, bo dzień jest długi. Wchodzę w to jak w przygodę. A mogę siedzieć i patrzeć na swój grafik i znowu jęczeć, powiedzieć, kurde, znowu mam tyle obowiązków, znowu proboszcz mi tyle wyznaczył. Z tym proboszczem nie da się dogadać. To naprawdę jest dziwny człowiek, to tak na marginesie. Życie jest czymś, co możesz wziąć w swoje ręce i je przeżyć dobrze. Tam, gdzie jesteś, jaki jesteś, jaka jesteś, bez względu na to, co masz na sumieniu, bez względu na to, co cię dzisiaj smuci, co cię straszy, co jest twoim kompleksem, co jest twoją chorobą, spróbuj. Spróbuj się ucieszyć swoim życiem. Błogosławieni, szczęśliwi, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Słuchają Słowa Bożego, mówię, rozumiejmy szeroko. Czyli Pan Jezus jest Słowem Bożym, a Pan Jezus jest wszędzie. Jest kwestia wejścia w przygodę, odkrywania Go w tym wszędzie i wypełniania Go. To nie chodzi o to, że jakieś ciężkie słowo nade mną ciąży i teraz muszę je wypełniać. Pan Bóg znowu jest tyranem. Nie. Wypełniać Słowo Boże to nic innego, jak żyć swoim życiem. Jak wziąć swoje życie świadomie i dobrowolnie na klatę, o, mikrofon, i chcę je przeżyć. Życzę Wam powodzenia, sobie też, oby się nam dzisiaj udało być chociaż trochę szczęśliwym przez to, że będziemy człowiekami, którzy przeżywają swoje życie świadomie. Dobrej soboty.